Nie, 174 był, bo Pawłowskiego widzę na miniaturze. I Tom. No żółtych generalnie. Co byli frajerami, pamiętacie? Partiatik! Live. Niebieski 500! Niebieski 500, proszę. Zieloni 600! Zieloni 600! Dziewiąty raz! Nawet nie wiedziałem, że aż tyle. Marcin Wilicki, Wojciech Kupidura. Żółci 3000... Babank! To ci od prześcieradła? A nie, to tamci byli od prześcieradła. Nie, nie wiem, którzy. Zauważyłem, że mistrzowie za każdym razem, kiedy wchodzą tutaj, Bibisz to jest wygrane, no, największy. Coraz bardziej celebrują swoje przejście, ale w końcu są już mistrzami. Do tej pory wygrali u nas 81 301 zł, ogórek Szony i Harley'a Davidsona. To nie ci pieta. Żółci przegrali wtedy. Ci wygrywają. Powiem od razu, że mistrzowie są bardzo groźni, bo dużo wiedzą. Świetnie pan Mieczysław licytuje i liczy, bo sam jest zarówno kapitanem, jak i księgowym drużyny. No ale oprócz tego, jak sami zobaczycie, świetnie się bawią w naszym programie, czego i nowym drużynom życzę. Witamy mistrzów. No, dają masę. Tak więc mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie ten pojedynek wygrają, to po raz 10 zasiądą. Nie no, Wojciech, ty dostajesz na 8 godzin timeouta. Jeżeli się nie uda, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Zaczynamy pierwszy etap gry. Dobrze, no to żeby było czym walczyć, każda drużyna otrzymuje... Ej, przedstaw zawodników! Kurde, ucięli w tym odcinku przedstawienie zawodników. Nie wiemy, czy są goblinice w teamie i tak dalej. Trzeba będzie na bieżąco się patrzeć na ryje. Na dobry początek. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Ta drużyna, która zadeklaruje... Nie ma goblinów chyba, nie wiem. I jeżeli odpowie prawidłowo, to wygrywa pieniądze z puli tego pytania. Ale jeżeli odpowie błędnie, to pieniądze trafią do puli następnego pytania. Ta drużyna, Harry która Potter będzie bogatsza po szóstym pytaniu, będzie miała przyjemność zmierzyć się z mistrzami w finale. Losuję pierwszą kategorię. Go, go, go. Ona cały czas krzyczała, masa takie bzdury. To był dobry odcinek, który jeden pierwsza z lepszych. Kategoria to wędkarstwo. Co to w dupę jest za kategoria w ogóle, ty? Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham badawczo. 300 niebiescy. Czarownica jakaś. Widzę, dobra. 600 niebiescy. 700 żółci. Ten mi kogoś przypomina, ten gruby. 900 żółci. Jezu. Po raz drugi. Jest 1000 od niebieskich. Żółci 1100. W pierwszej rundzie takie jazdy. A więc 2500 w puli, szansa dla żółtych. Ale tam doktor siedzi u żółtych w okularach. A czasami tak. A proszę. Ten. Który gatunek raka nie podlega w Polsce ochronie i może być używany jako przynęta? Jaki? Słuchajcie, dwa gatunki wiem, że podlegają ochronie i nie wolno używać jako przynęta. Raczej jest więcej. Lil Masti. Rak płuc. Ja pierdolę. Za mocno. Chłopie, za mocno. Panie Krzysztofie, można podpowiedź? Pospolity? Nie podlega ochronie. Tak. Czy można podpowiedź kupić? Zawsze, prawie zawsze. To chcemy kupić. Jaka będzie propozycja? No nie, na początek, ja wiem, no 300 zł. No, jest podpowiedź. 1000. Pierwszy etap. Czegoś trzeba zacząć.
A taka poważna propozycja. 400. 900. I luj. Jak propozycja nie będzie poważna, to nie sprzedam. To 500. 600 minimum. Ej, miałeś się sprzedawać! No dobra, no, niech będzie. Proszę bardzo, te 4 warianty. Ale oszust! Rak szlachetny, rak błotny, rak pręgowany, rak studzienny. Ja bym już nie sprzedał. Za karę po prostu. Niech się uczą na błędach. Pręgowany? Szlachetny mówisz? Nie mam pojęcia, w ogóle się na tym nie... Dobra, to co? Nie znam. Udzielam odpowiedzi. Wydaje mi się, że to jest rak pręgowany. Słusznie! Ty, to ładnie, nawet zgarnęli 2,5, a wydali 600 na podpowiedź. Ile mają? Pół tysiąca, więc warto czyli 800 wyszli na plus. Za nimi zieloni 4600 i niebiescy równe 4000 zł. Jest jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Kolejna kategoria po krótkiej przerwie. Syn. Syn coś tam. Tak. To już są nowe. Ciekawostki. Ja bym w to poszedł, bo tu... Ale to jest problem, bo w ciekawostkach to jest hazard. Albo będzie kozak pytanie łatwe, albo takaś trudna szmata, wiesz o co chodzi? Może być coś tak w stupy abstrakcyjne, wiesz o co mi chodzi? 700 zieloni. 800 rzuci. 800 po raz drugi. 800 po raz trzeci. Ty żółci drugie pytanie zgarnęli już. Bogdil. A dlaczego na przykład zieloni by nie chcieli grać wyżej? A kategoria jest troszeczkę rozległa. No, tak jak dla każdego. Tu nie ma mądrych na to. Tak, Jakub. Żółci jednak postanowili. Ja się nie muszę tego uczyć. 1800 zł w puli tego pytania. Ile kraterów jest na księżycu? Ty, może, że to jest do krojenia jabłka? Do krojenia jabłka! Tako pyk i jabłuszko na 8 części! Tak mi się wydaje, proste to jest fest. Jabłka! Nie? Nie, do jabłuszka. Czy tam 10 części, kto to wie, no ile tam części, to ile wiesz, ile dzieci masz. Twój stary coś takiego kupił? No bo na przykład w Kauflandzie widziałem takie coś, tylko nie metalowe teraz. Sprzedają plastikowe ostrza metalowe, no wiadomo. Przyłóż palucha, zobaczymy czy ostra. Jakiego ananasa? Ty porypany jesteś? Nie do ananasa. Tu żona odpowie na to pytanie. Wydaje nam się, że to służy do cięcia ananasa. Do krojenia jabłek. Ty szmato! Nie wyzywam oczywiście, no ale ona jest głupia, wiesz o co chodzi. Mówiłem, że do jabłka. Ale na zero wyszli, zobacz, tam konto. Przejmą tę pulę inne drużyny, zobaczymy. Najpierw żona będzie bita chyba. Ja pierdolę. Ta, zarobiłem 1800. Wyślij mi ktoś teraz. Literatura światowa. To jest fest trudne, naprawdę. To bym nie szedł w to nawet chyba. Ale jest 2,5. Może tak lekko pójść. Rzuci 4000. Co jest? Ale ostro, ty! Ej! Żółci są kompletne przeciwieństwo żółtych z poprzedniej gry. Czy pan licytację w domu? Znaczy, taki plan miał być, no. Na rynek poszedł, licytował ziemniaki. To widać,
6200 złotych w puli. No jeżeli żółtym się powiedzie, będą no, mocno prowadzili, ale jeżeli im się nie uda, na ich koncie zostanie tylko 1000 złotych. 1K na podpowiedź? Myślisz? A i tak by wyszli na plus. Jak nazywa się autor dramatu Kupiec Wenecki? Panie Krzysztofie, można... Ale bo teraz nie odpowiedzą i potem wabank z bomby. 600 za podpowiedź. Ale jest dużo w puli. No i tyle, no. To co? Śmierć w Wenecji. Ile nam zostaje? A to co innego. Tylko mamy 1000 teraz. Co tak mi się wydaje? Shakespeare? Nie mam pojęcia. O jest. Masz jakąś odpowiedź? Czy nie wiem? Julian Tuwim chyba. Czy możemy... Bo jest polski tytuł. 1000 No, ja myślę. Jakie? Nawet tylko nie pamiętam. Fizowaty. Bo 1000 złotych, czyli za wszystko... Interesowało mnie to, jak kupowałem. A to już dawno temu jest. Przecież pula zostanie. Chyba mówiłem w tym filmie na YouTubie, co składałem kompa. Witam, Luka. Odpowiedź? A za ile powiedział? Za 1K? No, ryzykuję odpowiedź, no. Raz się żyje. No. Nie kupuję podpowiedzi. Proszę bardzo. Julian Tuwim. Nie wiem, gdzieś mi się to kiedyś obiło oddzielem odpowiedzi, że to jest dramat Szekspira. No, nie mam pojęcia. Tak jest! Ale farciarze zapieprzeni! O kurde! Udało się, udało. Dobrze, że pan nie kupił jednak tej podpowiedzi, bo tak... O kurde, dobra. Do ja też żółtym kibicuję. Pytania 6200. Nieźle grają tutaj, dużo lepiej niż żółci z tym. Z szmatą. Witam cię, Karkowy. Jak na tym czacie same suby chyba. Historia sztuki. Ty, jest takie coś w gimnazjum czy liceum, rozpoczynamy taki przedmiot, nie? Biorę po 200 złotych z kontaktu. Nie, to jest WOK, a nie historia sztuki. Nie wiem czy nadal jest. Był WOK. 500 zieloni, 500 po raz drugi, 600 niebiescy. 600 po raz drugi, 700 proszę zieloni, 700 po raz drugi. Żółci już spokojnie. 700 po raz. A więc szansa dla zielonych na podreperowanie. Niebiescy, ja to są dymani, chłopie. No i są tam przypadkowo? Z jakiego tworzywa jest wykonana rzeźba Madonny z Krużlowej, arcydzieło polskiego gotyku? Piszemy. Ja pierdzielę w dupę. I to jest historia sztuki? A skąd masz to wiedzieć? To dobre to pytanie, co ktoś na czacie pisał w ciekawostkach, ile jest kraterów na Księżycu. Bo pasuje idealnie do tego programu. Gotyk. Ja myślę, że nie wiemy, tak? Mów odpowiedź, nie, to. No mów, odpowiedź może kupić. Nie, ty, to jest ten typek z jakiejś partii politycznej, ten z brodą. Czy mi się wydaje? Co teraz jest popularne. Dobrze. Więc zielonie... Odpowiadają. Ta rzeźba wykonana jest z drewna. Tak jest, z drewna. Nieźle. A więc 1700 zł zasila konto. Tym razem zielonych mają 4700, za nimi niebiescy 2900 i cały czas prowadzą żółci 6800 zł. Tylko dwa pytania do końca tego etapu. A potem już jest finał z bomby, tak? Bo to jest tak, że jest tylko jedna runda i potem finał. Ta. Sztuka kulinarna. To pytanie było ostatnio tyle razy i znowu jest. Ja pierdziel. Najgorsza chyba kategoria. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Ona niszczyła. 300 niebiescy, rzuci 400. Nie no, niebiescy to dają dupę jak szmaty. Bejtuj, bejtuj! 600 po raz drugi. 700 zieloni proszę. No niebiescy wchodźcie, bo odpadniesz szmato. Alin, Alin, Alin!
Poddadzą taką? Alin! Bo ci zabierz zielony! 1200 po raz drugi. I 1300, nie słyszę prawie pana. 1400. No niebiescy dają dupy, no! Zaraz wrócić do domu, chłopie, na boso. 1400 po raz... Patan zielony, zielony na bank. Ja pierdzielę, niebieskie gówno! Czego bijesz brawo, debilu? Ale niebiescy są debilami! Ja pierdzielę, ty! I dobrze, że ich dymają! Ja pierdzielę, ty! Niebiescy to takie gówno! Oto pytanie. Która część czarnuszki siewnej wykorzystywana jest jako czego? Przyprawa? Czego? Czarnuszka siewna? Nie mam tego już. Ja bym strzelił. To jest chyba jakaś przyprawa, widać. Czy tam coś takiego, nie wiem. Jeżę owoce, ale... Zostają 16, ale oni chcą wejść do finału. Muszą mieć najwięcej w tej rundzie, żeby wejść do finału. Co to jest w ogóle, słuchajcie? No jakaś przyprawa. Nawet ich nie stać na podpowiedź. Czyli owoce, nie? No to by ich nie siali. Ty masz więcej wczucia w tym. Spróbuj. Może być też zielone, tak? Zielone jako... Cała roślina, tak? Która część? Chodzi o łodygę, liście, jeśli to w ogóle rośnie. Kwiaty, owoce. Nasiona? Nasiona albo korzenie. Czas minął, proszę odpowiedź pana Jacka. Oczywiście pytanie jest z naszej ulubionej kategorii. Lubicie jeść? Tak. Będziemy strzelać, przyznam się szczerze, że nie mamy zielonego pojęcia. Zaryzykujemy, że są to nasiona. Słusznie, nasiona! Kurde, jakie farty! Dobrze, no poszli Alin. Ale dobrze, bo niebiescy są wydymani, a oni tak są gównem. Zyskali w ten sposób zieloni i tym samym wyprzedzili o 100 zł żółtych, żółci 6400 i na końcu niebiescy 1500 zł. I teraz rozegra się tu ciężko. Teraz żółci muszą krzyknąć wabank, żeby wygrać. Losuje ostatnią kategorię w tym etapie. Która żółci albo zieloni krzyczą wabank, żeby przejść dalej. Inaczej no nie ma sensu. Chyba, że niebieskich się ogra frajerów i oddadzą kapitał. Tak o. Ale jakby tam ci krzyknęli wabank, to mają pewny finał. To jest obszar ostatecznego pojedynku w pierwszym etapie. Ty! A nie, no niebiescy wabank krzykną, to też zablokują żółtych. I słucham państwa. Zieloni wabank. Ja pierdziele, żółci 300! Tak się dobrze zaprezentowali w Irli, a teraz tak dupy dają. Żółci 300? Jakie 300, debilu? Nie mogę już tego oglądać. Wyłączamy to gówno. Tak dobrze w Irli grali, ty. Nie, no padaka pieprzono. Ja dobrze usłyszałem, wabank, tak? Tak. Jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, wejdą do finału z kwotą 6300 od żółtych. Jeżeli odpowiedzą ja krzyczę? Sorry. Ale powitamy żółtych. Nie wiedziałem. Krzyczę czy nie? Napisz. Imię i nazwisko artysty, który wylansował przebój kroplą deszczu. Napisz, napisz. Piszemy, piszemy. Piszemy, dyktando. Piszemy. Literuję. Zieloni odpowiadają. Odpowiedzi udzieli Agnieszka. Piosenkę tą wylansował Gabriel Fleszer. Witamy w finale. Nie no, grali ładnie tam tych frajerów żółtych. Dzięki dobrej odpowiedzi 6900 zł trafia na konto drużyny. Nawet nie znam tej piosenki. Nie mają z czego się cieszyć. Wy znacie? Czy że tu piszecie tekst tej piosenki? Niebiescy kończą grę, mając na koncie 1300 zł. Dziękuję, gratuluję. Do domu. Nic nie odpowiedzieliście, dziady. I kończycie z bardzo. A, zawsze 6200. 6200 zł. Gratuluję. Po dwa na łeb, nie? Natomiast
Zieloni rozpoczną finałową rozgrywkę z kwotą 6900 zł. Gratuluję! Nie znam tej piosenki. Po 1500? Jak ładny. Ładny wynik. Zaczynamy finał. Zieloni mają jak na przegraną. 6900 zł. Witamy w finale. Co mogą mistrzowie powiedzieć o drużynie Zielonych po ich grze w pierwszym etapie? Podoba nam się, nie boją się ryzyka. Witamy mistrzów w finale. Ale ich opisali trafnie. A przede mną na kole kategorie pytań. Po wylosowaniu kategorii drużyny licytują. Ta drużyna, która wygrywa licytację, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowiada prawidłowo, kusek, co to do mnie pisałeś. Odpiszę ci później. Jeżeli odpowiada błędnie, pieniądze przechodzą do puli kolejnego pytania. Ta drużyna, która po szóstym pytaniu będzie bogatsza, wygrywa program i zasiada w loży mistrzów w następnym programie. Jeżeli mistrzowie wygrają, to następny program będzie już ich programem 10 w loży. No ale czy doczekają? Zobaczymy. Ale kto wento? Mistrzowie? Światowa muzyka rozrywkowa. To jest fest trudne raczej, bo to może być z dupy biorę wszystko. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panów. 300 zieloni. 300 zieloni. 400. 400 mistrzowie. 500. 500 zieloni. 600. Ja się coś obawiam, 600. Że mistrzowie odpadną. 600 po raz drugi. 700. 700. Pani Jacku, proszę głośniej. 1000 mistrzowie. 1000 mistrzowie. 1000 po raz drugi. 1000 po raz trzeci. 1700 złotych puli. Ty, myślałem, że zieloni będą agresywniej grali. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w grze. Witamy szarego. Głupie ryje mają, nie będą mistrzami. O kurde. Kojarzycie to? Coś wpada. Sławomir, miłość w krzakach? Chyba nie. Crusher! Nagle takie pierdy z publiczności, ty. O kurde. Ulatnia się studio. Jak nazywa się kompozytor zaprezentowanego utworu? No słuchaj, czy on jest też kompozytorem? No to pozwolicie, że ja odpowiem, bo to mi się też bardzo podoba. Słyszycie? Co macie? Harry Potter po tym będzie. Nie, ale on też tam. Kamilka, co ty masz? O, nie zdaje się, że on jest kompozytorem. Bo gra to, co buduje. To mi się strasznie podoba. Tak, a jak będzie dobrze, proszę powiedzieć, że to Kamilka nie mam pojęcia. Żeby nie rozstrzelał. Jan Matejko? Mistrzowie odpowiadają, tym razem ja, to jest jedna z moich ulubionych właśnie... Ty farcie! Jedna z moich ulubionych utworów to był oczywiście Carlos Santana. Czy Szary potwierdzi? Zgadza się, jest to Carlos Santana. Tak jest! Nie no, on już drugi albo trzeci raz ma takiego farta, że coś mu tak akurat podpasowało, nie? On dobry jest, on dużo wie. 1700 zł. A przynajmniej trafiają w jego dobre części głowy. Sprytnie objęli prowadzenie w finale. No masz rację, Ramzo. 6200 zł. Karol Krawczyk, no. 5 pytań do końca finału. Bo za milion lat. Możliwe. Dupę dinozaur. To jest prawdopodobnie reptilianin, żeby pokazać, żeby wygrać pieniądze i rozkręcić kategoria kampanię w USA. Geografia Polski. Ja pierdolę. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Wento, Carlos Santana. Zieloni 300?
400. 400 mistrzowie. 500. 500, proszę. 600. 600 mistrzowie. Idziemy z tego, idziemy. 700. 700, panie Jacku, dobrze. 1000. Jeszcze krzyczy nie, zielony. 1000 po raz drugi. Idziemy na bank. 1000 po raz. 1100. Proszę 1100. Ta babanki odpadnie zaraz, durniu. 1500 mistrzowie. Babank zielony! O, ej! Jak a chyba odpowiedzą, bo trochę spoiler, długość filmu. To było dobre zagranie. Jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, obejmą znowu prowadzenie w grze. 7700 zł. Chyba, że będą reklamy do końca. Nie wiem. Jak nazywa się najwyższe pasmo Ty nie! będące naturalną granicą z Czechami? Tatry i Luj. Jakie w dupę karko noszę, ty za dużo piosenek słuchasz głupich. Śnieżka jest najwyższym szczytem w Karkonosze. 7 razy byłem tam na koloniach. Na koloniach tam był 7 razy. Wiedział, co to jest ta przyprawa. Nie wiem, nie powiem jaka, ale wiedział. Zieloni odpowiadają. Ciekawe. Wydaje nam się, że są to Karkonosze. Tak jest! Ja bym wiedział to. Tatry to były. Tatry to jest to samo, to jest synonim. 7700 zł trafia na konto zielonych, tyle właśnie mają. I w ten sposób znowu prowadzą w finale awanturo kasy. To jest to samo, panowie, wy nie wiecie. 600 zł. Jestem bardzo ciekawy, kto wygra ten program. Mam jeszcze 4 pytania do końca gry. Kolejna kategoria po reklamie. 7700 zł, mistrzowie 5600. Tatron by ci stary w łeb przywalił? Pytania do końca finału. To prawda. No dlatego mi zostało w głowie. Kategoria ciekawostki. To ile kraterów teraz na Księżycu? Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. 300 zieloni. 300 zieloni. 400 mistrzowie. 500. Daj, daj. 400 po raz drugi. 400 po raz. 500 zieloni. 500 po raz Bejtują drugi. 600 mistrzowie. Nie? Nie? 600 po raz drugi i trzeci. No i dobrze, że dali. Trochę się zbliżyli do nich. 1100 zł w puli. W którym zawodzie wykorzystywany był ten przedmiot? Ja pierdziele w dupę, co to jest? Chyba granat. To korkociąg chyba, ty. Co tam jest napisane? Nos. Jak to luneta jest? Powąchajcie to. Powąchajcie to. Daj mi powąchanie, ty. Nie czuję, nie czuję. Nie mam. Nie. Nie śmierdzi. To chyba flet, zobacz, budowa fleta. Budowa fleta podobna. Chyba flet. W muzyce. Tak. I tutaj tak samo. No, ale co nam z tego się co to daje? A może to. A widzicie to was? No. Zaraz, a może tak. Tak, to jest. No co to? I co teraz i stoi. Czas minął, proszę odpowiedź. Stolarstwie? Ty, to jest poziomica, myślisz? Nie wiemy, panie poziomica dawnych czasów? Strzelam, że w zawodzie rusznikarza. Zieloni? Nie mamy jednoznacznego zdania w tym temacie. To jest grzałka fryzjerska do lokówki. Ja pierdzielę w dupę! Co to w dupę w ogóle jest? 1100 zł w takim razie przechodzi do puli następnego pytania. 3 pytania do końca gry. Ja nie wiem, co to jest.
Niby jak to działa? Tak jak ci powiedział. Do lokówki i potem tym się loki chyba robi z dupy, fizyka. Nie wiem. Ty, oni mieli kogoś od fizyki, nie? Czarni. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. I słucham panu. 300 zieloni. 300 zieloni. 400 mistrzowie. Co na to zieloni? 400 po raz drugi. I 400 po raz trzeci. No i luj. Dają dupy. Małe pule są. Ty, czyżby zieloni robili taktykę, że teraz dajesz po 300, wyjdziesz do finału? Zoba. No chyba to robią, ktoś w końcu na to wpadł. Że nie gramy właściwie o wysokie stawki, ale może to się zmieni. Na razie 1800, mistrzowie odpowiadają z fizyki. Skupiamy się, myślimy wszyscy. Jak nazywamy zmianę położenia ciała w stosunku do innego ciała, traktowanego jako układ odniesienia? Nie da się tak? Ruch? Wahadło i luj. Ja też, a ty ruch względny. Jeszcze raz, jak nazywamy zmianę położenia ciała w stosunku do innego ciała traktowanego jako układ. Tak, bo ono się przemieszcza względem tego. Nie, ale względem układu odniesienia. Układ odniesienia to jest jak gdyby coś takiego stałego. Powiedzmy ruch, jak mogą powiedzieć, że coś niedokładnie, to wtedy dopowiemy to względne. A ty, Marcinku, co myślisz? Ruch względny. Tak, i tak uważasz, że było wyjątkowo. Ale właśnie. Ja samo ruch to jest też ruch względny, nie? Pod ruch podlega też uwzględny. Przyspieszenie? Jak o to nie pytają tak szczegółowo. Chyba nie. Zobaczcie, bo przecież. Ten ruch chyba pasuje. Teleportacja! O kurde, teleportacja! Ta. Naszą mocną stroną. Ale Marcin spróbuje udzielić odpowiedzi. Telekineza! Wydaje nam się, że jest to po prostu ruch. Idealnie! Tak, Harry Potter po tym. Po tym będzie Harry Potter. Nie no, ruch pasował. 1800 zł zasila konto drużyny mistrzów. No, blisko mamy są. Taką samą sytuację, jaka była na początku gry. 6900 zieloni. Witam, Gierczak. 6400, więc 500 zł różnicy. Dwa pytania do końca finału. Czy szkalowanie Arkuela jest dobre? Szkalowanie twojego starego jest dobre, wieśniaku. Od wczoraj o to pytasz. Ogarnij się. Kategoria czarna skrzynia. Jaka klawiatura teraz? No zobaczymy, no trochę. Co robimy? No poczekaj, będziemy w taką. Zawartość czarnej skrzyni zawsze jest zagadką. Czarną skrzynię otwieramy po zakończeniu finału, a licytujemy tak jak każde pytanie. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panów. 300 zieloni. 300 zieloni. 1000 mistrzowie. Ile? 1100. Pasujemy. Pasujemy. Pasuj. 1100 proszę. 2000 mistrzowie. Niepotrzebnie, oni chcieli spasować już. 2100 proszę. 3000 mistrzowie. 300. Ba bank za skrzynkę i luj, a było raz tak, pamiętacie? I ogórka wygrali. 5,5 tysiąca mistrzowie. 5,600. Ja pierdziele, trzeba będzie ba bank krzyczeć chyba. 5,600 po raz trzeci. A więc, no oczywiście, mistrzowie byli biedniejsi, a więc nie mogli wygrać tej licytacji o 100 zł. Już tam nie było wyjścia i pan Mieczysław zdecydował się, że nie będzie dalej licytował. A więc czarną skrzynię kupili zieloni. Wciąż dwa to czarna skrzynia, a nie pytanie. Zawodnicy spłukali się, kupując czarną skrzynię. Mistrzowie mają na koncie 900 zł, a zieloni... No najgorsze to jest, że ci z konta zabiera, nawet jak nie zgarniesz. Także jest słabiutko bardzo. Kategoria. O nie. Jeden na jednego. Ale tu mają szansę odrobić, bo jest 500 wymagane. Więc jak odpowiedzą czarni dobrze, to są do przodu.
Ale momencik, ale po 500 zł, Krzysztof. Proszę teraz, aby obie drużyny wyznaczyły po jednym przedstawicielu do pojedynku jeden na jednego. Jacy? Kto będzie reprezentował zielonych? Ostatnia licytacja to już tak nie istnieje. Jeszcze sekundkę. Tak, iść? Jaka tak? decyzja? Idź. No to idzie. Ja spróbuję. A kto będzie kapitanem? Kapitan. Ja będę. Marcin będzie. W razie czego? Proszę Jak bardzo. Tylko nawet słowa jeszcze nie powiedział, to po co on będzie kapitanem? Chłop zapomniał, jak się mówi. Czy tradycyjnie mistrzowie dziada wezmą? Pan Wojciech? Zmiana nastąpiła po ostatnim nieciekawym incydencie. Dzisiaj idzie Marcin. Proszę, panie Marcinie. O, ten młodszy chyba. Zgodnie z regulaminem biorę po 500 zł z konta każdej drużyny. Tu mają szansę ładnie odrobić, może wygrają dzięki temu. Mamy w puli 1000 zł. Wybierzmy teraz kategorię. Którą skreślamy, panie Jacku? Ciekawostki. Proszę, nie będzie ciekawostek. Polskie seriale. Czemu ubrani w sukienki sam? Bo to jest egzamin na sędziego. Pan Jacek? Matematyk. Nie będzie matematyki. Pan Marcin? Rozmaitości ze świata. Wyrzucamy. Musisz dużo wiedzieć, żeby być sędzią w sądzie. Literatury. Nie będzie literatury. Polska muzyka rozrywkowa. No, wiedziałem, że tak się stanie. Geografia, no to jest mocny punkt pana Marcina. O kurde. A pana Jacka też? Tak? Zobaczymy. Proszę bardzo, oto pytanie. Kiedy przeczytam, ten z panów, który zna odpowiedź... Ja pierdzie, ale tu są duże emocje już, chłopie. Kto siada przy swojej drużynie... Ja liczę na mistrzów, ale... Ale jeżeli wiesz. Odpowiada błędnie, siada na ławce rezerwowych i drużyna gra w osłabionym składzie. Oto pytanie. Które z województw ma najdłuższą granicę z Rosją? Ale kliknął szybko, ty! Jest to województwo podlaskie. Panie Jacku, uznajemy? Ja zaryzykowałbym, że warmińsko-mazurskie. I to byłaby dobra odpowiedź. Ja pie, chłop mówił, że jest mocny z geografii, ty! I dał dupy, a chłopca mówił, że jest taki se, wygrał. Kumasz? Takie jest życie. Wiedza cię nie przygotuje na nic. Szczęście się liczy bardziej, kumasz? To jest życie. Mistrzowie przegrają, raczej. A więc... Mistrzowie grają w osłabionym składzie. I sytuacja jest o tyle trudna, że... Chyba wabank, nie? ...jedyne 400 zł. Na koncie zielonych 800 zł. W puli do następnego pytania przechodzi 1000 zł. No i mistrzowie. Dorzuci? W ostatnim pytaniu może, ty czasem tak jest, że dorzuca. Losuje ostatnią kategorię. Ale tu jest idealnie do wygrania. Pan Marcin siedzi na ławce rezerwowej. Ja pie... Muzyka klasyczna. Ja bym chyba oddał do pytań i liczył, że przepieprzą, szczerze. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Słucham pana. Nie no, zielone gówno, ty Shreku pieprzony. Nie. 400. No, pan Mieczysław ma wprawę, ewidentnie szybciej krzyknął niż pan Jacek. Myślcie wszyscy też. Nie mam żadnych wątpliwości. No i mistrzowie we trójkę sobie muszą radzić. Jeżeli im się uda, wygrywają program, ale jeżeli im się nie powiedzie, to będziemy mieli nowych mistrzów drużyny zielonych. Której specjalnie oddał. Używa się do nacierania włosia smyczka dla większego tarcia między smyczkiem a strunami. Ale mordy mają, widać, że nie wiedzą, nie? Ten znowu będzie podpowiadał? A nie, to nie ten. Tak? Ten to wie, ty chłop się w baroku urodził, to wie takie rzeczy, pieprzony staruch. Ale to dobrze, bo on... Odpowiadamy.
Tym razem wiem tylko ja, akurat się tak udało. Wiem, znaczy czuję, że to jest dobra odpowiedź. To jest Kalafonia. Tak jest! Ja pierdzie. Ty jednak wygrali. On serio akurat wiedział znowu, to jest ustawione? 1600 zł trafia na konto drużyny mistrzów. I dzięki dobrej odpowiedzi pana Mieczysława, którego... Mało wygrali tym programem, ale mają szansę dalej grać. Zachowują mistrzostwo. Jeszcze skrzynka. Jeszcze skrzyneczka. Czas na podsumowanie. Zieloni po no, bardzo dobrej grze, ale jednak mieliście bardzo trudnych przeciwników, naszą doświadczoną drużynę mistrzów. Zieloni kończą program mając 600 zł i czarną skrzyję, którą zaraz otworzę. Mistrzowie w dzisiejszym programie... A może 4 Harleya, za to, że dobrze grali. W sumie 82 900 zł. Ogórek kiszony i Harley Davidson. Nieźle. Czas na... Ale to jest 10 programów chyba, na to dużo. Pamiętacie za ile? 5600. Ile? 5600. 5100. Nie pamiętam. 5600 zł. Co jest w środku? O nie. Koperta. Ty, może 4 Harleye tak o? 10 tysięcy złotych! Ładnie. Ładnie, serio ładnie. A więc w sumie zieloni wygrali 10 600 zł. Jest z czym wracać do domu. Jeszcze jedna koperta? A jeżeli państwo chcą, nie, nie, nie. Ale było wtedy, ostatnio tak. 7643. Wysyłamy? Ja bym wziął udział i 3 widzów. Albo moderatorów. Z modami i ja. Gratuluję. Należało się, no, bo dobrze grali. Nie, no dobry był ten odcinek, ale w poprzednim było więcej beczuni, no wiadomo. Słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, 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 słyszę strzek, słyszę strzeki, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek, słyszę strzeki, słyszę